Czy kiedykolwiek odkładałeś na później coś bardzo ważnego, bo stwierdziłeś, że nie czujesz się wystarczająco przygotowany? I wyobraź sobie, że siedzisz przed pustą kartką papieru, masz genialny pomysł na książkę, ale nie możesz zacząć pisać. Dlaczego? Bo chcesz, żeby każde słowo było idealne już od pierwszego zdania. Chcesz wszystko dopiąć perfekto i po prostu wszystko. Musi być harmonijne i to uczucie zna Michałek, 30-letni grafik ze stolicy Polski, który przez lata marzył o stworzeniu własnej gry komputerowej, ale jakoś nigdy nie mógł zacząć, bo każdy pomysł wydawał mu się taki trochę niedoskonały. I właśnie dzisiaj pokażę ci, jak ty możesz pokonać paraliż perfekcjonizmu i zacząć wreszcie działać, a nie zwlekać. I Michał długo żył w przekonaniu, że jego pierwsza gra musi być po prostu arcydziełem. Spędzał godziny na planowaniu. Tworzeniu koncepcji, ale nigdy nie przechodził do realizacji. Aż pewnego dnia zdarzył się przełom. Ale zanim pojęci to stało się z naszym Michałkiem, zastanówmy się, dlaczego perfekcjonizm może być taki szkodliwy i nie powinieneś tą drogą po prostu kroczyć. Paraliż działania, strach przed niedoskonałością powstrzymuje nas przed rozpoczęciem. Prokrastynacja, ciągle odkładamy zadania, czekając na. Idealny moment. Stres i frustracja, ciągłe dążenie do perfekcji może być wyczerpujące, brak postępów. Skupiając się na ideale, tracimy szansę na realne osiągnięcia i utrata możliwości. Czekając na perfekcję, możemy przegapić wiele po prostu okazji. Wróćmy do Michała. przeł nastąpił, gdy natknął się na cytat Marka Zuckerberga albo Zuckerberga, jak wolisz. Zrobione jest lepsze niż perfekcyjne, i otworzyło mu Beret. Ten cytat otworzył mu Beret i postanowił zmienić przez to swoje podejście. I zamiast panować całą grę, zaczął od stworzenia prostego prototypu. Ustalił sobie deadline: 30 dni na stworzenie pierwszej niedoskonałej wersji. Zaczął dzielić się swoim postępem z przyjaciółmi, co motywowało i pchało go do dalszej pracy. Zaakceptował, że pierwsza wersja będzie daleko od jakby ideału, i że to jest oczywiście jak najbardziej w porządku. Więc jak ty możesz pokonać perfekcjonizm? I zacząć w końcu działać, a nie siedzieć pod pierzynką. Ustal minimalne wymagania. Zamiast dążyć do ideału, określ co jest absolutnie niezbędne. Podziel projekt na mniejsze etapy. Zamiast myśleć o całości, skup się na kolejnych małych krokach. Ustal deadline'y, czyli kolejne terminy, jakby będziesz pod kreską, więc będziesz zmotywowany do działania. Zaakceptuj niedoskonałość. Pamiętaj, że każdy produkt czy usługa ewoluuje z czasem. Więc jakby pierwsze co stworzy, będzie słabe, ale później będziesz to doskonalił. I ostatnia rzecz, zastosuj zasadę MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli stwórz najprostszą działającą wersję, a potem ją po prostu ulepszaj. Więc jakby pamiętaj, że perfekcjonizm często jest maską strachu przed porażką, ale prawda jest taka, że porażki są nieodłączną częścią szeroko pojętego sukcesu. Więc każdy błąd to lekcja, która przybliża cię do celu, więc jakby. Jaki projekt zaczniesz realizować już dziś? To jest pytanie bardzo ważne do ciebie. Co ty zaczniesz realizować już dziś? Jakby pamiętaj, że nawet niedoskonałe działanie przybliża cię do celu bardziej niż perfekcyjne po prostu planowanie. Więc zrób ten pierwszy krok, nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Zacznij teraz, a ulepszenia przyjdą po prostu do ciebie z czasem. Więc to by było na tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie, że uważasz, że film był wartościowy. To zostaw suba, a ja się żegnam. No i do następnego.